Zacznijmy od dwóch fragmentów Bożego słowa, które wprowadzą nas w temat dzisiejszych naszych rozważań. Najpierw list Hebrajczyków 7:25. O Jezusie Chrystusie mówi ten fragment: dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. I drugi fragment 9,24, Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się stawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Te dwa fragmenty mówią nam o Jezusie Chrystusie w kontekście pewnej służby, którą. Jezus Chrystus pełni dzisiaj, można powiedzieć, niejako w interesie nas wszystkich, w interesie swojego kościoła, swojego ludu. Otóż Jezus Chrystus jest tym, który nieustannie, żyjąc wiecznie, przed obliczem Boga, wstawia się za każdym z nas. Wstawia się za każdym z nas. I to jest właściwie tematem naszych dzisiejszych rozważań. Chcę na podstawie kilku fragmentów Bożego Słowa przyjrzeć się i wspólnie się zastanowić, czym jest modlitwa różnie nazywana wstawiennicza, przyczynna. Modlitwa, która jest modlitwą o kogoś lub o jakąś sprawę. I zacznijmy może od tego, że. Taka modlifa ma tylko wtedy sens, jeżeli osoba, rzecz, sprawa, o którą toczy się bój modlitewny, ma dla mnie jakieś znaczenie. Wyjaśnię to w bardzo prosty sposób. Jeżeli z tego miejsca na przykład jest wezwanie do tego, żeby modlić się o jakąś osobę i wszyscy się modlimy. Ale jednocześnie moje myśli błądzą gdzieś nie wiadomo gdzie, to taka modlitwa nie ma żadnego sensu. Nie chcę powiedzieć, że ona nie będzie wysłuchana, bo to nie jest w ogóle jakby ten poziom rozumowania. Po prostu taka modlitwa nie ma żadnego sensu. Przekonamy się, czytając Boże Słowo, te poszczególne fragmenty, że aby taka modlitwa w ogóle miała sens zaistnieć, muszą być spełnione pewne warunki. I to są warunki, które muszą być spełnione przez osobę, która się modli. Nie przez obiekt naszej modlitwy, ale przez osobę, która się modli. O Jezusie Chrystusie, to co mówimy tutaj, to co czytaliśmy, powiedziano, że On jest w wieczności i modli się, stawia się za nami. Jest w wieczności, teraz jest w wieczności. Ale zanim się znalazł w wieczności, Oczywiście On już był w wieczności, jeśli to jest w ogóle dobre określenie być w wieczności, ponieważ wieczność nie ma podziałów czasowych, no ale nie umiemy tego inaczej wyrazić. Więc On był w wieczności i zanim znowu w tej wieczności się pojawił, narodził się, żył tutaj i coś się z Nim stało z jakiegoś powodu. Wiemy, że narodził się jako Zbawiciel tego świata, wiemy, że przez 29, może 30 lat od niebowlęctwa licząc, przygotowywał się do służby, i w wieku około 33 lat poniósł śmierć męczeńską, sam wydając siebie za tych, których umiłował, za tych, którzy nie mieli żadnej szansy i żadnej nadziei, aby cokolwiek w swoim życiu zmienić. I dopiero Poniższy śmierć, powstał z martwych, i znalazł się znowu wieczności. Warto o tym pamiętać, kiedy myślimy o Jezusie Chrystusie, który wstawia się za nami, bo zanim On się zaczął stawiać za nami, to On właśnie coś przeżył. I właśnie Jego droga życia jest dla nas pewną istotną wskazówką. Co znaczy być osobą modlącą się, wstawiającą się? Proszącą Boga. Jezus w jakiś sposób utożsamił się z nami. Biblia mówi nam, że On stał się w pełni człowiekiem i był do nas we wszystkim podobny, za wyjątkiem grzechu. Zrobił to z miłości do nas, z miłości do mnie, z miłości do Ciebie. Zrobił to dlatego, że my nie mieliśmy żadnej nadziei i żadnej szansy, aby wyjść z opresji której znaleźliśmy się z powodu grzechu, jego pragnieniem, nieodpartym pragnieniem było, żeby nam pomóc. Ale wszelka pomoc, jaką możemy komukolwiek udzielić, musi być zgodna z wolą Bożą, z prawami, które Bóg ustanowił. I moglibyśmy wyobrazić sobie pewną rozmowę, która odbyła się w wieczności już po upadku Adama i Ewy, kiedy Ojciec zgodnie. Z obowiązującym prawem wydał wyrok śmierci. I syn się z tym musiał zgodzić. Duch zapieczętował to. Ale jednocześnie ojciec i syn i duch, ten trójjedyny Bóg, wiedział, że jest wyjście z tej sytuacji. I tym wyjściem było przyjęcie ludzkiego ciała przez Syna i poniesienie straszliwej winy i kary za to, co uczyni człowiek. Jezus, żeby pomóc nam, musiał wybrać drogę, która była Bożą drogą, a ta Boża droga wymagała utożsamienia się z człowiekiem, wejścia w jego e, sytuację, wejścia e, w jego życie. Można powiedzieć, że w doskonały sposób Jezus poznał, czym jest być człowiek, co to znaczy być człowiekiem. On był nie tylko stwórcą, nie tylko stworzył człowieka, ale sam narodził się człowiekiem. Doskonale wiedział, co znaczy czuć głód, co znaczy być zmęczonym, co znaczy nie mieć dachu nad głową, co znaczy być odrzuconym przez wszystkich, co znaczy być oplutym przez niektórych, co znaczy być e, uniesionym z powodu wiwatujących tłumów. Wiedział, co to znaczy nie móc napić się kiedy całe ciało pragnie, aby zaspokoić pragnienie. Wiedział, co to znaczy mieć przyjaciół, ale też wiedział, co to znaczy mieć wokół siebie zdrajców. Wiedział, co znaczy być kochanym i wiedział, co znaczy być zdradzonym. Jezus w pełni poznał, kim jest człowiek i w pełni się z nim utożsamił. I dzisiaj, kiedy mówimy o tym, że Jezus stawia się za nami, to my wiemy, że On się nie wstawia za nami, nie wiedząc nic o nas ale my doskonale wiemy, że On stawia się za nami, znając nas lepiej niż my sami nawet. Dlatego, że nie tylko przenika nas, nie tylko zna nasze myśli, nie tylko zna nasze odczucia, pragnienia, ale On jeszcze stał się człowiekiem i przeżył 33 lata na tym świecie, doświadczając wszystkiego, czego my doświadczamy. Więc doskonale nas rozumie. I kiedy ja czytam, że Jezus stawia się za mną nieustannie przed Bogiem, to dla mnie nie jest to teoretyczne rozważanie. Dla mnie nie są to słowa, które mówią o tym, że ktoś mnie kocha, ale jednocześnie druga moja połowa mówi, no ale on jak może mnie rozumieć, on jest Bogiem. We wszystkich takich wersjach Biblii znajdujemy odpowiedź na nasze problemy, na nasze własne problemy. Jezus się z nami utożsamia. Wielu z nas jest w sytuacji, w której myśli, no, zrobiłem coś czy, czy uczyniłem jakieś rzeczy. No, jak Bóg może mnie w ogóle kochać? Biblia mówi, że on nie tylko kocha nas, bo to jest też pewne, pewne hasło, tak można powiedzieć, takie ogólne hasło, że Bóg kocha człowieka. Ale ja czytając Boże Słowo, widzę, że Bóg nie tylko mnie kocha teoretycznie, ale on stał się w pełni człowiekiem, utożsamił się z moimi problemami. Utożsamił się z moją sytuacją i ja wiem, że ja dzisiaj, kiedy czytam, że on się za mną stawia, to on wie, co robi i on wie, co on mówi ojcu. I ojciec doskonale wie, słuchając syna, że syn nie mówi o jakiejś teorii, ale że syn mówi o czymś, co sam przeżył i dlatego może wstawiać się za nami w niezwykły sposób. To, co mówię, jest. Można powiedzieć ogromnym uproszczeniem, bo, bo trudno mi sobie taką w ogóle rozmowę wyobrazić w niebie. Ale jednak, żeby przedstawić pewien problem, musimy uplastycznić go. A myślę, że, że takie uplastycznienie obrazu pokazuje nam, czym jest wstawiennictwo, jeśli ma ono w ogóle mieć miejsce w naszym życiu. Jeśli modlę się o jakąś osobę, czy modlę się o jakąś sprawę, to Muszę w pełni utożsamić się z osobą, z ludźmi, ze sprawą, która jest obiektem mojej modlitwy. Tu Marta mówiła na początku nabożeństwa, czytając fragment z, o Hiskiaszu. Tam była mowa o narodzinach, tam była mowa o rodzeniu. Tam była mowa o tym, że jest wielkie pragnienie. I właśnie człowiek, który jest wstawiennikiem, człowiek, który chce się o kogoś modlić, nosi w swoim sercu ogromne pragnienie, żeby to, o co się modli, ten, czy ten człowiek, którego się modli, żeby znalazł rozwiązanie swojego problemu, znalazł rozwiązanie tych wszystkich swoich pragnień, czy też sprawa dobiegła końca, o którą się modli. I jest to w jakim sensie. Porównane do pragnienia urodzenia, ale jeszcze nie ten czas, nie ten, nie ten moment, nie ta chwila, nie ma sił. Być może kobiety lepiej rozumieją to, o czym, o czym, o czym chcę powiedzieć. No, nie jestem kobietą, nie mam tego przywileju, żeby rodzić, bo to jest przywilej, ale w duchowym, w duchowym wymiarze jest to przywilej każdego z nas. I jest to ogromne. Ogromna praca, którą się wykonuje. Kiedyś nawróciłem, to modlitwa kojarzyła mi się z czymś takim bardzo fajnym. To było coś takiego, że, że mam rozmowę z Panem Bogiem. No i tak było fajnie przez pierwsze dwa, trzy miesiące, bo to było na fali. Ale później się okazało, że kiedy tej, tej, tej fali takiej troszeczkę zabrakło, to co? No to Nie modlić się? Bo co? I wtedy nauczyłem się czegoś, czego, co później przeczytałem w mądrych książkach, że modlitwa jest ciężką pracą. Owszem, zdarzają się chwile, kiedy można powiedzieć, że człowiek się modli i modlitwa jedzie sama. Ale zdarzają się takie chwile, kiedy trzeba ciężko popracować, kiedy trzeba się naprawdę zaangażować i to zaangażowanie kosztuje. To zaangażowanie wy, wymaga pewnego trudu. Duchowego trudu, czasami tego duszewnego trudu, ponieważ myśli gdzieś błądzą, gdzieś chodzą, a jest obiekt, o który się modlę, jest sprawa, o którą zabiegam, są ludzie, o których myślę, i jeśli ma to być poważna rozmowa z Bogiem, to ja nie mogę tego potraktować jak odkreślenie kolejnego punktu w swoim. W swoim kajeciku, co znaczy, że sprawa została załatwiona. Nie. Kiedy człowiek się modli, kiedy człowiek się wstawia, to jego największym pragnieniem jest zobaczyć koniec. Jeśli nie pragniemy zobaczenia zakończenia sprawy, czy zakończenia zakończenia naszej modlitwy poprzez spełnienie się, to znaczy, że w ogóle nie wiemy, o co się modlimy. Przypomnijmy sobie historię nie będę tego czytał, ponieważ znam tą historię. Historię Abrahama, który staje przed Sodomą i Gomorą, zaprowadzony tam przez dwóch aniołów i przez samego Jezusa. I wie, Abraham wie, dlaczego aniołowie tu przyszli. Wie, że ich, ich zadaniem jest zniszczyć Sodomę i Gomorę. Dlaczego Abraham się modli? bo on się modli o to zepsute miasto. Dlaczego zabiega u Boga o zmianę Bożego postanowienia? Dlaczego szuka rozwiązania? Wstawiennik to jest taka osoba, która w obiekcie, o który się wstawia, zawsze znajdzie coś pozytywnego, coś dobrego, coś, o co warto walczyć. Nie ma ludzi, którzy są do końca źli. Nie ma takich ludzi. Nawet jeżeli... Wspomnimy tutaj osobę Hitlera, który jest takim uosobieniem wszelkiego zła. Aczkolwiek nie znamy historii, mówię nie znamy w sensie, że nie wszyscy ją znają, historii na tyle, żeby, nie, żeby zrozumieć, że Hitler nie był wcale najgorszym z najgorszych. To widzimy na przykład zdjęcia Hitlera, który podnosi dzieci, całuje je, przytula je. To świadczy o tym, że była w nim pewna iskra, która pozwalała mu być człowiekiem. I to człowiekiem, który w tym momencie zachowywał się tak, jak należy. Chcę przez to powiedzieć, że w każdym człowieku jest na tyle jeszcze dobra, ale trzeba go zauważyć, żeby się o niego wstawiać, żeby się o niego modlić. Jeżeli ktoś chce, oczywiście. Chyba, że kiedy modlę się, Bóg mi powie. Nie, nie módl się. Mamy w księdze Ezechiela dwa takie fragmenty, kiedy Ezechiel modli się o naród izraelski i dwa razy Bóg do niego mówi nie módl się. Przebrała się czara zła. Nie módl się, bo ja nie wysłucham takiej modlitwy. Ale jeśli Bóg nie powie nam w jasny i jednoznaczny sposób nie módl się, nie zabiegaj o tą osobę, nie zabiegaj o tą sprawę, to zawsze możemy zobaczyć coś, co sprawia, że możemy zacząć zabiegać u Boga o błogosławieństwo. Abraham przy tym wszystkim jeszcze był do, do, do tego mądrym człowiekiem. Sodoma i Gomara to były duże miasta. To były miasta, które mogły liczyć wtedy po kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. I Abraham mówi: Panie, a jeśli tam jest pięćdziesięciu sprawiedliwych ludzi? Bóg mówi: W porządku. Jeżeli znajdę pięćdziesięciu sprawiedliwych ludzi, nie zniszczę. To jest bardzo krótko napisane, ale pytanie: kto miał znaleźć tych sprawiedliwych ludzi? Bóg wiedział, co robi. Bóg nie musiał się przekonywać. To Abraham musiał się przekonywać. I być może Abraham szybko w myślach zastanawiał się, o kim powiedzieć Bogu. Znał tych ludzi, ponieważ tam mieszkał jego bratanek Lot. Tam była jego rodzina. I szybko doszedł do wniosku, że tych 50 nie znajdzie za bardzo. Ale nie zrezygnował. Mówi, panie, a może 40? I tak to schodziło, schodziło, bo okazało się, że tam nie ma nikogo sprawiedliwego. Ale dopiero po tej modlitwie Abraham mógł powiedzieć: Teraz wiem. Teraz wiem, że tam nie ma nikogo sprawiedliwego. To po pierwsze. Po drugie, wiem, że Bóg jest pełen miłosierdzia, dlatego, że Bóg chciał odpowiedzieć na moją modlitwę. Po trzecie Abraham przedstawił siebie jako człowieka, który miał gorące i miłosierne serce i który zabiegał o to, żeby to, co wydawało się, że jest stracone, żeby jednak zyskało u Boga błogosławieństwo. Nie było odpowiedzi, która by go zadowoliła, ale Abraham nie mógł nigdy powiedzieć, że zrobiłem, nie zrobiłem wszystkiego, co należało zrobić. Nie, Abraham mógł zawsze powiedzieć, że zrobiłem wszystko, co mogłem uczynić, aby uratować to miasto, aby uratować tych ludzi. Ale gdyby nie było jego modlitwy, gdyby nie było jego rozmowy z Bogiem i gdyby nie było jego właściwej postawy, niewiele wiedzielibyśmy o tym, jaki jest Bóg. Bo z tej modlitwy wynika, że Bóg potrzebuje tylko iskierki. On nie potrzebuje nikogo doskonałego. Izajasz to pięknie opisuje, mówiąc, że że Bóg nie zagasi knota, który się tli. Czy ktoś widział kiedyś świecę, w której knot się tli? Już nie ma płomienia. Już wiadomo, że ona zgaśnie. Już nic nie uratuje tego, żeby zapadła ciemność. Nic nie uratuje. Ale dla Boga to wystarczy. Zupełnie to wystarczy. Czy ktoś widział kiedyś złamaną trawę? Wszyscy widzieliśmy na pewno. Źdźbło trawy, złamane źdźbło trawy, wiadomo, że usknie. Ona się trzyma jeszcze, ona nie odpadła, ale już wiadomo, że usknie. I kiedy my patrzymy na tylejący się knod i na złamaną trawę, wiemy, jaki będzie koniec. Śmierć. Ale dla Boga to wystarczy. Bóg nie dołamie i Bóg nie dogasi. Bóg potrzebuje tej iskierki, tej maleńkiej iskierki, która sprawi, że rozbuśnie pomień na nowo. Jeśli nie ma tej iskierki, to Bóg może zrobić dwie rzeczy może wzbudzić taką iskierkę lub może powiedzieć modlącej się osobie nie módl się. Nie módl się, ponieważ nie wysłucham twojej modlitwy. I nie bądźmy tacy mądrzy, że wiemy, dlaczego Bóg tak postąpił. Bo najprościej jest powiedzieć, że grzech, który był w tym człowieku. Czy w tych ludziach był tak wielki, że Bóg już nic nie mógł zrobić? Nie ma takiej sytuacji, w której Bóg już nic nie może zrobić. Bóg w swojej suwerennej decyzji mówi, nie módl się i to powinno nam wystarczyć. Dopytywanie się, dlaczego Bóg mówi nie rób, nie módl się, jest grzechem. Dlatego, że oznacza, że nie ufamy Bogu. Nie, Bóg wie co robi. Ale zobaczmy, jak niewiele Bogu potrzeba. Bóg się pochyli nad tym, co jest przeznaczone na zniszczenie, i z tego może wyprowadzić nowe życie, zupełnie nowe życie. Kiedy mówimy o tym, że wstawiamy się, że wołamy do Boga o jakąś sprawę czy o jakąś osobę, a tym bardziej jeśli to jest człowiek, który jest z kościoła, bo zwykle o takich ludzi wołamy, to prawie nigdy się nie zdarza, żeby on był tylko tym tlejącym się knotem. I nad łamanym byłem trawy. Na ogół jest o wiele lepszej kondycji. Ale kiedy zaczynamy się modlić, nie dajemy mu wiele szans. I nie staramy się w modlitwie tak bardzo, żeby rzeczywiście oczekiwać czegoś nadzwyczajnego, prawdziwej przemiany. O miłości w 13 rozdziale listu pierwszego do Koryntia napisano, że wszystkiego się spodziewa. Modlitwa stawiennika to jest modlitwa człowieka, który wszystkiego się spodziewa. Wszystkiego dobrego oczywiście. Wszystkiego dobrego. Może troszeczkę uszeregujmy. Po pierwsze, jeśli chcemy się modlić stawienniczo o kogokolwiek czy o cokolwiek, już tego nie będę powtarzał, tylko chciałbym, żebyśmy rozumieli, że mówimy zarówno o modlitwie stawienniczej. W sprawie jakiejś osoby, jak i w sprawie jakiejś sytuacji czy też jakiegoś dzieła. Żeby to było jasne, jeśli chcemy się modlić wstawienniczo, to musimy się całkowicie utożsamić z obiektem naszej modlitwy. Całkowicie. Jeśli widzimy, że ten człowiek czy ta sytuacja jest naprawdę gdzieś na poziomie grzechu, to nikt ode mnie nie żąda, żebym zgrzeszył tak samo. Ale to, czego Bóg ode mnie oczekuje, to żebym postąpił jak Jezus, czyli zniżył się do poziomu tego człowieka, czyli nie stał nad nim i nie pokazywał mu, popatrz, co zrobiłeś, teraz się muszę modlić o ciebie, tylko zniżenie się do tego poziomu, na którym on jest, po to, żeby go podnieść. I modlitwa temu ma służyć, żeby go podnieść do poziomu, na którym ja jestem. Mało tego, żeby go podnieść do poziomu wyższego niż ten, na którym ja jestem. Dlaczego? Dlatego, że Biblia uczy nas, że musimy siebie wzajemnie uważać za lepszych od siebie. A więc, kiedy ja się modlę o kogoś, to modlę się nie o to, żeby on dorósł do mojego poziomu, ale modlę się o to, żeby on przerósł mnie. I dopiero wtedy ta modlitwa sprawiać powinna mi prawdziwą radość. Całkowite utożsamienie się z tym człowiekiem. Kiedy Jezus przyszedł do ludzi, kiedy przyszedł na ten świat, to pierwsze słowa, które wypowiedział w takiej służbie publicznej, brzmiały: Zmieńcie swoje myślenie, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. A to w przełożeniu na praktykę oznaczało: Jesteście chorzy, nie ma dla Was nadziei? Już tak nie myślcie, ponieważ Królestwo Boże przyszło do Was i wszystko jest możliwe. Macie rozbite rodziny i nie widzicie żadnej nadziei? Już tak nie myślcie, ponieważ Królestwo Boże przyszło do Was. Czujecie się niewolnikami w kraju, w którym mieszkacie, czujecie się wyzyskiwani przez Rzymian? Nie myślcie tak. Przybliżyło się do Was Królestwo Boże. Zmieńcie swój sposób myślenia. Jesteście biedni, nie, umiecie, nie możecie związać końca z końcem. Teraz się wszystko może zmienić. Przybliżyło się Królestwo Boże do was i Bóg może was karmić w nadzwyczajny sposób. Królestwo Bo Boże oznacza obecność Boga, żywą obecność Boga. I Jezus przyszedł na ten świat właśnie po to, żeby ludziom powiedzieć, że kiedy zezwolą Bogu na Jego żywą obecność w ich życiu, to nie jest potrzebne przesuwanie granic, nie jest potrzebna walka zbrojna. Nie jest potrzebny lekarz z całym szacunkiem dla lekarzy. Nie jest potrzebny bankier, aby ich pozycja w życiu uległa całkowitej przemianie. Żeby wszystko się zmieniło. Ponieważ to, co tym ludziom może usługiwać teraz, pochodzi z samego nieba. A więc natury rzeczy ma o wiele większą moc, niż wszystko to, co pochodzi z tego świata. Na tym polegało to, co Chrystus przyniósł Poprzez swoje usługiwanie człowiekowi. Kiedy ja chcę się modlić o drugiego człowieka, to przychodzę do niego i nie wygłaszam mu kazania, a ty, ty, ty zrobiłeś takie rzeczy. Tylko mówię mu: człowieku, już nie musisz ciągle płakać, już nie musisz ciągle się smucić, już nie musisz czuć się opuszczony, już nie musisz. Męczyć się bez nadziei Twojej choroby, ponieważ chcę się modlić z Tobą, żeby Bóg dotknął Twojego życia i żeby Bóg Twoje życie przemienił i żebyśmy razem w tym życiu mogli wzrosnąć. Czy dobrze rozumiemy, na czym polega rola wstawiennika? Dokładnie na tym. Całkowite utożsamienie się z osobą, ze sprawą. Z dziełem, z sytuacją. Całkowite. Pytanie jest, gdzie jest koniec tego utożsamienia się? Jak bardzo się można utożsamić? Mogą być różne odpowiedzi. Każdy z nas może mieć kilkadziesiąt odpowiedzi. Ale jedyna odpowiedź jest Biblii. To Biblia jedynie daje nam odpowiedź. Tak bardzo, jak utożsamił się Jezus. Jak bardzo Jezus utożsamił się z nami, z naszym losem, z naszą słabością, z naszymi grzechami, z naszym upadkiem. Tak bardzo, że zgodził się umrzeć za nas. Tak bardzo. Jeśli człowiek, który modli się o kogoś czy o coś, nie jest gotów aż tak bardzo utożsamić się z osobą czy z sprawą, nie jest gotów umrzeć dla tej sprawy, nie jest gotów umrzeć dla tej osoby. To jest naprawdę niewielka nadzieja na wysłuchanie modlitwy. Niewielka nadzieja. Brzmi w, mi w uszach taki fragment yy, wypowiedzi Pawła, który mówił, powiedział, parafraza, ponieważ nie pamiętam wszystkich słów, ale powiedział, że gotów był modlić się o to, żeby być odłączony, od, odłączony, odłączonym od Boga. Tylko po to, żeby jego bracia, czyli Żydzi, zostali zbawieni. To pokazuje, że Paweł prawdziwie miłował swój naród i gotów był ponieść dla tego narodu największą ofiarę, jaką można sobie wyobrazić, utożsamił się z rosem swojego narodu i widział, że ten naród idzie na, na zagładę, na śmierć. I kiedy staje do modlitwy, mówi: Boże, jeżeli jest taka możliwość, to gotów jestem dzisiaj wołać, żebyś tym nie potępił, ale żebyś zbawił w zamian cały naród. Cały mój naród, bo tak go kocham. Czy Paweł był szaleńcem? Nic co znajdujemy w jego pisłach nie wskazuje na to, żeby był człowiekiem niespełna rozumu. Wręcz odwrotnie jego niezwykły poziom intelektualny, jego erudycja. Wiedza z wielu dziedzin wskazuje na to, że był człowiekiem wykształconym, mądrym, który doskonale wie, co robi. A owoc jego pracy, owoc jego służby jest tak doskonały, że trudno uważać, że jest owocem pracy szaleńca. Jedyną więc odpowiedzią może być to, że, że apostoł, idąc w ślady swojego pana i zbawcy, w ślady Jezusa. Utożsamił się całkowicie ze swoim narodem po to, żeby przynieść go w modlitwie Bogu i żeby, jeśli trzeba, ponieść najwyższą karę, aby ci ludzie mogli być zbawieni. Jeśli ja się modlę o, o ciebie, to jestem gotów ponieść najwyższe poświęcenie, ponieść najwyższe koszty, po to, żebyś ty mógł być człowiekiem, którego Bóg ubłogosławi. Inaczej nie ma modlitwy wstawienniczej. Inaczej nie ma modlitwy wstawienniczej. Powiem wam, co jest w przeciwnym wypadku. Jest pacierz. Jest odklepanie pacierza. Panie Boże, pamiętaj o tym i o tym i o tamtym. Gdybyśmy słuchali Boga, to to, co byśmy usłyszeli, to usłyszelibyśmy wtedy jedno zdanie. A czy Ty pamiętasz? Ja pamiętam. Ja dbam o tego człowieka, ale czy Ty pamiętasz? Czemu do mnie przychodzisz w sprawie tego człowieka? Czy naprawdę On Ci jest tak bliski? Czy naprawdę Ci na nim tak zależy? Ja myślę, że naprawdę, chyba wszyscy byśmy usłyszeli: Ja nie widzę tego po Twoim postępowaniu, po Twoim myśleniu. Nie widzę tego w Twoim życiu. Dlaczego burzysz mój spokój? Z jakiego powodu? Kiedy mówimy o wstawienniku. Posięgnijmy też do księgi Joba 42, 10, aby zobaczyć kolejną niezwykłą cechę stawiennika. Myślę, że o Jobie nie, o Jobie nie trzeba mówić, ponieważ, ponieważ wiemy, co go spotkało. I kiedy kończy się księga Joba 42, 10, czytamy takie słowa: Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. Co ten fragment nam chce powiedzieć? Ten króciutki fragment. Jeżeli ktoś zna Księgę Joba, to wie, że przyjaciele Joba okazali się całkowitymi zdrajcami. Ten człowiek przeżywał straszne chwile w swoim życiu. Nie mógł zrozumieć, dlaczego go to spotkało. A ci trzej ludzie przyszli do niego i na wyścigi tłumaczyli mu, że to na pewno spowoduje ogrzechu grzechu, na 100%. To jest wielki skrót, oczywiście, to, co ja mówię. Wyobraźcie sobie, co się w Jobie powinno dziać wtedy? Powinien mieć gorycz. Powinien być rozżalony. Powinien być zdenerwowany. A nawet wściekły jakby był, to miałby pełne prawo. On prowadzi z nimi rozmowy i nie widać tego właściwie w jego postawie w ogóle. Ale aż 40% Jeden rozdziałów trzeba było, aby Job zaczął się modlić do Boga o swoich przyjaciół. Jeśli mówimy o wstawienniku, to mówimy o człowieku, który jest gotów wznieść się ponad swoją duszę, po to, żeby wejść na poziom ducha. Nasze odczucia względem różnych ludzi mogą być bardzo różne. I kiedy patrzymy czasami na pewnych ludzi, to Duch Święty nam mówi, przekonuje nas, żebyśmy się modlili. Ale my nie lubimy tego człowieka. On, się, on nam się nie podoba. Nieważne z jakich powodów. I nie modlimy się o niego. Jakoś nie potrafimy. Czasami zdarzało mi się słyszeć, albo podsłuchałem, przepraszam, albo nawet w rozmowach to wyszło, że ludzie mówili: a jakoś Ja jakoś nie mogę się modlić o tego człowieka. No, ja jakoś nie mogę. No. Nie dlatego, że Bóg mu zabronił. Jakoś się nie mógł przebić, bo wszystko w nim było przeciwko. To jest ten poziom duszy, poziom naszych uczuć, poziom naszego umysłu, naszego serca. Ale to nie jest poziom chrześcijańskiego życia, ponieważ życie chrześcijańskie to jest życie duchowe. Jeżeli ktoś z nas myśli, że Job ja był człowiekiem pozbawionym uczuć, o, no, to gratuluję mu. Job był człowiekiem, którym targały uczucia. Jeśli byśmy stracili całą rodzinę, ukochane dzieci, cały majątek, i to właściwie w jednej chwili, a na końcu zdrowie, jeśli by przyjaciele okazali się zdrajcami, to co, nie, nie zdenerwowalibyśmy się? Żona Joba jest doskonałym przykładem tego. Była wściekła na wszystko i na wszystkich, najbardziej na Pana Boga. I jeszcze nadawała na, na Joba, że jest taki głupi i naiwny i że wierzy temu Panu Bogu, jak ślepy i głupi. To wszystko jest w tej księdze. Ale Job ponad to wszystko się potrafił znieść, co pokazuje Jego wielkość i co pokazuje, że on miał rację, ponieważ był człowiekiem wielkiego formatu. Jego przyjaciele nie dorastali mu do pięt, a oni starali się być dla niego nauczycielami. I Job jest dla nas obrazem tego, jak powinien postępować wstawiennik. To jest człowiek, który nie kieruje się uczuciami, ale to jest człowiek, który kieruje się duchem i zaczął się modlić o tych ludzi. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w tej historii. Często, kiedy myślimy o wstawiennictwie, to myślimy o tym, że wstawiennik to jest ktoś, kto robi coś dla kogoś. Uproszczenie, wybaczcie, ale żeby było krótko. Ale kiedy się wstawiennik wstawia, to nie, często nie pamiętamy o tym, że to jest ktoś, kto bardzo wiele odbiera od Boga, o wiele więcej niż daje. Bo to jest człowiek, którego Bóg niesamowicie zmienia. To jest. Człowiek, którego Bóg dopuszcza do rzeczy, które są dla wielu ludzi na zawsze zamknięte. Także i wierzących. Job był na poziomie duchowym tak wysoko, który jest dla wielu z nas zamknięty. I być może nigdy tam nie dotrzemy. Z powodu wasz naszego egoizmu, z powodu naszego umiłowania różnych grzeszków, grzechów. Ale Bóg dopuścił go do Takiego miejsca, jeśli można to w duchowym wymiarze tak opisać, w którym zaczął go niesamowicie błogosławić. Czyli wstawiennik sam otrzymuje niezwykłe błogosławieństwo. Czyli z jednej strony jest to całkowite oddanie siebie aż do decyzji: jeśli trzeba, to umrę nawet dla tego człowieka, a z drugiej strony Bóg wynosi mnie na poziom, który jest dla wielu niedostępny. Całkowicie niedostępny i wręcz zamknięty, ponieważ to jest tylko dla tych, którzy prawdziwie gotowi są umrzeć, umrzeć dla siebie, dla swoich egoistycznych pragnień, po to, żeby się stać jednym wielkim błogosławieństwem dla wszystkich. Taki jest stawiennik. Jeszcze inna cecha, która dotyczy wstawiennika, znajdujemy ją w księdze Ezechiela. W 22 rozdziale od wersetu 23, Ezechiela 22-30, szukałem wśród nich męża, który by potrafił znieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, stawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. I gdybyśmy czytali wcześniejsze fragmenty, one mówią o strasznym przestępstwie, jakich, jak i, jakiego dopuścił się naród. Tam są wymieni kapłani, prorocy, książęta, właściwie wszystkie warstwy społeczne. Jezechiel mówi, przekazując Boże Słowo, i słyszy jednocześnie, co Bóg myśli na temat swojego narodu. On wiedział, że jest prorokiem Boga Najwyższego. Wiedział, że jemu nie grozi krzywda, że Bóg go wybrał, ale nie popadł w pychę. Szukałem męża, który stanąłby w wyłomie i który stawiałby się za krajem. Szukałem takiego człowieka, tak Bóg mówi przez Ezechiela. Pomimo absolutnego zniszczenia duchowego Bóg nie rezygnuje. Niedawno mówiliśmy o tym, że kiedy odbudowywano Jerozolim, zaczynano od bram. Symbol służby, symbol bożej mądrości, bożej wiedzy, ale oprócz bram były mury. Mury to jest ta granica, która jest pomiędzy kościołem a światem. I powstał wyłom, i do kościoła wlał się świat. I Bóg nie tylko czekał, żeby wydać wyrok. Ale jednocześnie Bóg mówi: szukam człowieka, który stanie i który zacznie się modlić, zacznie się wstawiać. I mam pytanie teraz, i na to pytanie musimy sobie wszyscy odpowiedzieć głęboko w sercu. Kiedy patrzę na swój zbór, kiedy myślę o swoim zborze, to czy jestem tym człowiekiem, którego Bóg znalazł? I który się modli, który stoi w wyłomie i stawia się za swoim ludem. Czy też jestem jak diabeł, który stanął naprzeciwko Boga, pokazał na arcykapana Jozłego i mówi ten ma brudne szaty. Jeżeli źle myślę o swoim zboże, jeżeli jestem człowiekiem, który z natury krytykuje wszystko i wszystkich. Który tylko ciągle narzeka na swój zbór. To nie jestem mężem, który stoi w wyłomie. Aczkolwiek przyznać trzeba, i to jest zgodne z Bożym Słowem, że prawdopodobnie jego obserwacje są właściwe, ale nie postępuje tak, jak Bóg oczekuje. Właściwie taka postawa tylko poszerza wyłom. I taki człowiek robi coś najstraszniejszego bierze i własnymi rękami rozwala mur i mówi diabłu chodź chodź i niszcz Bóg szuka człowieka który stanie własnym ciałem i tam ten otwór ta, ta dziura która powstała w wyłomie będzie zasłonięta jego ciałem wiecie co to znaczy wyobraźcie sobie wojnę wyobraźcie sobie że jest Oblężenie. To czasami na filmach można obejrzeć. Ale tak się działo kiedyś w historii. Kiedy mur padał, a ludzie, którzy bronili, byli odważni, to własnymi ciałami zasłaniali ten wyłom. Było jasne, że prawie wszyscy zginą, ale nikt się nie wahał. Dlatego, że jedyną nadzieją dla obrońców było to, że ta Wyrwa w murze zostanie zamknięta ich ciałami. Jeżeli jestem człowiekiem, który wstawia się za swój zbór, to jestem gotów własnym ciałem stanąć. A to oznacza, że zbiorę na siebie razy, bo diabeł mi nie podaruje tego, że stanąłem przeciwko Jego planom. Zbiorę na siebie razy. Stawiennik to jest ktoś, kto jest gotów cierpieć. Gotów cierpieć. My czasami, kiedy wstawiamy się za różnych ludzi, nie zdajemy sobie sprawy, że wchodzimy w pewne relacje, duchowe relacje, że być może burzymy diabłu pewne plany, które względem człowieka, sprawy czy ludzi przedsięwziął. Diabeł nam nie odpuści. I rzuci się z wściekłością, żeby takiego człowieka zniszczyć. Jeśli Bóg szukał człowieka, który by stanął w wyłomie, to co to znaczy? To znaczy po pierwsze, że Bóg potrzebował takiego człowieka. Po drugie, że Bóg stawał za tym człowiekiem. Ale po trzecie, to znaczy ten człowiek stał w tym wyłomie i zbierał na siebie razy. Czymś innym jest, Boże. Poparcie czy Boże, wsparcie, a czymś innym jest unikanie cierpienia i unikanie problemu w życiu. Jeśli chcę być człowiekiem, który się wstawia za kogoś, to muszę mieć świadomość, że mogę się sta sam stać obiektem ataków i nie mogę się tego bać i w związku z tym rezygnować. Bo w takim razie moja modlitwa o ludzi czy o zbór w tym przypadku nie ma żadnego sensu. Bardzo łatwo jest, i to wszyscy wiemy, bardzo łatwo jest mówić źle o swoim zboże. Gdziekolwiek jestem, w jakiejkolwiek zboże jestem, wielu ludzi w tych zborach mówi źle o swoim zboże. Ja abstrahuję od tego, czy mają rację czy nie. To mnie nie interesuje. Mówią źle o swoim zboże. Powiem, że czasami, kiedy ja się zdenerwuję, to też mi się wymsknie i powiem coś źle na temat swojego zboru. Niektórzy się dziwią, że ja się denerwuję, ja się też denerwuję, ale to jest przestępstwo wobec Boga. Dlatego, że jeśli powstaje wyłom, to Bóg szuka, kto by tam stanął i kto by zamknął drogę diabłu i światu, który wdziera się do kościoła. Naprawdę łatwo jest powiedzieć złe rzeczy na temat innych, a na temat swojego zboru. Tym bardziej. Czy ktoś z was słyszał kiedyś, jak o naszym zboże, o moim, twoim zborze źle mówiono? Może zapytam inaczej. Kto nie słyszał, niech podniesie rękę do góry. Teraz nie będę prosił o podniesienie ręki do góry, ale kto zareagował? Słuchaj, nie będziesz opluwał tego, co Boże. Nie będziesz tak jak diabeł niszczył tego, co jest święte. Jakże często nasze uszy jak anteny satelitarne. Odpowiedni kąt, nasłuch i oczywiście od ucha do serca. No a w sercu bardzo łatwo drudziznę. I diabeł oczywiście odnosi zwycięstwo. Tak odniósł diabeł zwycięstwo w Jerozolimie. W Królestwie Judy, a wcześniej w Królestwie Izraela. Zaczęło się od słuchania tego, co poza naszymi granicami. A tam mają lepszych bogów, tam mają ciekawsze rzeczy. No to przyjmijmy takiego, zobaczymy. Najpierw pojawił się jeden posążek, później drugi, później już nikt nie zliczył tego. Nie wiem, czy kiedyś zwróciliście uwagę. Marta dzisiaj czytała o królu Hiskiaszu, i zawsze mnie to frapuje, kiedy ten fragment jest czytany. Bo to jest mniej więcej 600 rok przed Chrystusem. Tam jest napisane, że dopiero Hiskiarz rozprawił się z tym wężem, który został uczyniony na pustyni, którego Izraelici nazywali Nehusztan i któremu oddawali chwały. I zawsze przychodzi mi do głowy: jak to? To Dawid go nie zniszczył, ten wielki król? Przecież tam było wielu innych królów, o których jest napisane. Biblii, że byli według Bożego Serca, że czynili dobre rzeczy. Żaden z nich tego węża nie zniszczył. A Izraelici przez wieki oddawali mu cześć. Ten strumyczek, ta maleńka dziurka w, wyłomie, w murze, była już dawno otwarta. I każde złe dzieło sprawiało, że ta dziura powiększała się. Ten otwór był coraz większy, aż w końcu mur się zwalił do środka. Być może jesteśmy najbardziej grzesznym zborem na świecie. Tylko Bóg jest w stanie to ocenić. Ale każde złe zdanie o moim zborze jest usunięciem kolejnej cegły z muru i poszerzeniem otworu i poszerzeniem wyłomu. Jak później możemy stawać przed Bogiem modlić się o swój zbór? Wiecie, to zakrawa na, na rozdwojenie jaźni. Bo to jest tak, jakby, jakby murarz budował mur, w nocy szybko przyszedł, rozwalił to, co zbudował, i później miał pretensję, że nie ma muru. I kto to zrobił? Czy uznalibyśmy takiego człowieka za normalnego? Na pewno nie. Jeszcze raz, wstawiennik to jest ktoś, kto się całkowicie utożsamia ze swoim obiektem swojej modlitwy. Jeśli ci nie utożsamisz ze swoim zborem, no to byś widział tylko to, co złe. I będziesz na służbie od diabła i będziesz niszczył, deptał i rozwalał. Ale jeśli utożsamisz się i zobaczysz, że jesteś bliżej Boga, to podejdziesz do jednej, drugiej, trzeciej osoby powiesz, bracie, siostro, czemu ty mówisz źle o tym, co Bóg ci dał w swojej łasce? Módlmy się razem, żeby Bóg ci pokazał, że tak nie jest. Stańmy razem w tym wyłomie. Nie pozwólmy, żeby więcej świata, więcej diabła... Darło się do tego, co jest święte. I wreszcie chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Chcę powiedzieć o tym, o czym już mówiliśmy w sumie, ale co powinno być jasno powiedziane. Wstawiennik, jeśli chcesz być wstawiennikiem, jeśli chcesz się modlić o innych ludzi, to jest służba, która nie ma końca. Nie ma końca. Nie możesz być stawiennikiem dzisiaj, a jutro już nie. Bo to znaczy, że nie jesteś człowiekiem, który się utożsamia. Jeśli nawet modli się o uzdrowienie kogoś, zobaczysz, że człowiek jest uzdrowiony, to jeśli ktoś ma takiego ducha wstawiennika, to tak go to roz zachęci do następnej modlitwy, że on nie zrobi tej żadnej przerwy. On po prostu będzie się modlił o uzdrowienie następnej osoby i będzie płakał przed Bogiem o to, będzie wołał o to przed Bogiem, aż Bóg mu odpowie. Czy to przez uzdrowienie? Czy to wyjaśni mu? Nie mut się, nie mut się, ponieważ z jakiegoś powodu, jeśli zechce, to wyjaśni nam, ta choroba nie zostanie zabrana. Apostoł Paweł trzy razy się modlił, mówi. Trzy razy modliłem się do Pana, ponieważ miał jakiś cierniak mówi, wbity w swój bok. I wreszcie Bóg odpowiedział na jego modlitwę, ale odpowiedział tak, że Paweł więcej się w tej sprawie nie odezwał. Pawle, nie zabiorę Ci tego, nie wiemy czego. Niektórzy mówią, że wiedzą. Ja nie wiem, nie widzę tego w Biblii. Pawle, nie zabiorę Ci tego, ale dosyć masz mojej łaski, aby trwać i aby nie dać się pognębić. Czy to ci nie wystarcza? Dla Pawła nie było więcej rozmowy. Ja myślę, że kiedy Paweł to usłyszał. To powiedział panie, wybacz mi, że jestem taki głupi, ponieważ twoje milczenie było już dla mnie odpowiedzią. Jeśli nie wiemy o co się modlić, bo może ktoś powie, no, ja tam nie chcę się angażować w taką modlitwę, no, skąd ja mam wiedzieć, o co się mam modlić, to chcę wam powiedzieć, że nie ma ucieczki. Ponieważ w Rzymian 826 jest powiedziane, że wtedy sam duch. Sam Duch zachęca nas, sam Duch mówi nam, sam Duch wstawia się. Nie musimy się wysilać, ponieważ to Bóg jest sam zainteresowany, żebyśmy my wiedzieli, o co się mamy modlić. Ale czy mam serce człowieka, który chce się modlić, chce się wstawiać, oczekiwać z nadzieją na urodzenie się owocu tej modlitwy? Czy potrafię przeżywać z obiektem mojej modlitwy jego płacz, jego smutek, jego zmęczenie, jego trud, jego chorobę, jego opuszczenie, niezrozumienie? Czy chcę tak jak on być niezrozumiany, opuszczony, pozostawiony, nawet i chory, po to, żeby on był właśnie zdrowy, żeby on nie był opuszczony, żeby on nie był sam, żeby on nie był ze swoim problemem? Aby nieustannie wstawiać się za tymi wszystkimi, których Bóg stawia przed naszymi oczyma. Chcę powiedzieć, że to jest jedyna droga dla życia każdego wierzącego człowieka. Nie ma innej drogi. Nie możesz być chrześcijaninem, nie będąc jednocześnie wstawiennikiem. Nie możesz być chrześcijaninem, nie chcąc umierać. Za swoich braci i za swoje siostry. Jan Apostoł w pierwszym swoim liście mówi, że nie ma nikogo większego ponad tego, który życie swoje daje za przyjaciół swoich. W tym miejscu w Grece jest słowo dusza, kto duszę daje swoją za przyjaciół swoich. A to poszerza spektrum możliwości, nie tylko do ofiary fizycznego życia, ale także do ofiary codziennego naszego. Życia. Kościół jest albo taki, albo go w ogóle nie ma. On może być tylko taki, albo w ogóle nie zaistnieje nawet. Czy to się to komuś podoba, czy nie, to jest bez znaczenia. Tak mówi i tak uczy nas tego Boże Słowo. Módlmy się. Dziękuję Ci, Panie, że <laughs> przypominasz nam. Iż tak jak ty nieustannie stawiasz się u Ojca za nami, tak i my winniśmy stawiać się nieustannie u Ciebie, za naszych braci i siostry, za ludzi, za sprawy, za sytuacje, w których pragniemy, aby narodziło się to, co święte i czyste. Proszę cię, abyś dał nam odwagę, żebyśmy gotowi byli umrzeć za tych, za którymi się wstawiamy żebyśmy gotowi byli współcierpieć żebyśmy gotowi byli współrozumieć w pełni utożsamiając się tak aby ci ludzie nie czuli się opuszczeni pozostawieni a nawet jeśli nie zechcesz zabrać im choroby aby nie czuli się chorzy ale raczej jako ci Którzy poprzez przeżywanie swojej choroby mogą być bliżej Ciebie i bliżej Kościoła. Otwórz nasze umysły, abyśmy to rozumieli, Panie, i otwórz serca nasze, abyśmy mogli to wszystko przyjąć zgodnie z Twoją wolą. Niech Twoje błogosławieństwo towarzyszy nam także i tego wieczoru. Daj nam odpocząć. Poprzez sen, a jutrzejszy dzień pozwól, byśmy roz, rozpoczęli, Panie, od pokłonienia się Tobie i od zrozumienia, że oto zaczyna się dzień, w którym mogę po raz pierwszy złożyć z siebie ofiarę za tych, których miłuję. A jeśli nikt ich nie miłuje, to zrób Pani wszystko, żebym zaczął ich miłować. Amen.